nawet wtedy, kiedy ty nie masz ochoty, chciałbyś być wysłuchany, to ty słuchasz tego drugiego. Kiedy inaczej sobie wyobrażasz rzeczywistość, to mimo wszystko jesteś. Nic tak jak przyjaźń i bliska relacja, jak dla mnie, nie pokazało mi moich słabych stron i trudów jakichś, jakie są we mnie. Nie wiem jeszcze, jak to się rozgranicza pomiędzy tym, ile masz dawać drugiemu człowiekowi, a ile dostawać w zamian. Na pewno wierzę, że to nie jest matematyka, ale po czasie wierzę, że taki przyjaciel, który zna cię z tych twoich dobrych, pięknych rzeczy, ale też zna cię z tych twoich po prostu najbardziej wstydliwych, trudnych, to jest właśnie największy skarb.